Siema, tutaj Kozak, kanał Koza Sport. Moje szczęście w tej FIFA jest tak dobre, że casualowo na innych kanałach podczas Pack and Play jestem w stanie tak po prostu trafić sobie kartę ocenioną na 90 oceny ogólnej. Co to jest? Gramy na poważnie, kurde. Kto to jest? Dodatkowo pomijając furę wszystkich innych naprawdę znakomitych trafień, udało mi się wypakować najlepszą możliwą złotą kartę w grze. Cristiano Ronaldo, to nie jest fake, to nie jest... Ale mimo wszystko nadal nie udało mi się trafić jednej z tych kart, na które chyba wszyscy najbardziej czekają w tym roku. Chodzi tutaj oczywiście o ikony, ale jest dzisiaj ku temu doskonała okazja, ponieważ mamy 5 paczek za 125 tysięcy. No, w tych paczkach szczęście uśmiechało się do mnie nieraz, dlatego liczę na to, że w dzisiejszym odcinku uda się wreszcie zdobyć tą ikonę. A jeśli nie ikonę, no to może chociaż jakąś kartę Team of the Group Stage, na pewno się nie obrażę. Tak samo nie będzie mi przykro, jeśli pod tym odcinkiem zostawicie łapkę w górę. I słuchajcie, naprawdę za to się nie obrażę. Możecie kliknąć łapkę w górę, możecie zasubskrybować, nawet możecie zostawić dzwonek, a ja to jakoś zniosę. Naprawdę, naprawdę się nie obrażę. Tak więc spokojnie, możecie to klikać. No i co? Liczę naprawdę, że w tych paczkach uda się coś trafić. Słuchajcie, 125 tysięcy. To są naprawdę drogie paczki. Już nie chcę myśleć, ile pieniędzy kosztuje taka jedna paczka. Przeliczając FIFA pointsy. Zobaczmy, no... Nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie mieli banerów, ale ja naprawdę chciałbym zobaczyć wreszcie ikonę. Ale to nie będzie ikona, to jest flara żółta, więc tu mogę liczyć tylko na coś niesamowitego. To jest Hiszpania, to jest lewy obrońca. No Jordi Alba, no. Z jednej strony spoko, bo mogło być gorzej, ale z drugiej strony teraz myślę sobie, ile ten zawodnik kosztuje i troszeczkę boli. No chyba, że trafimy zaraz jeszcze coś lepszego, co podbije nam troszkę cenę tej paczki. No okej, no nie jest najgorzej. Jest Alba, Marquisio, Manolas? Dobra, no nie jest źle. Dlatego pierwsza paczka z kategorii okej, ale mogłoby być lepiej. Sami chyba rozumiecie. Zobaczmy, jak będzie z drugą. No naprawdę liczę na to, że trafimy coś grubego, coś niesamowitego. Przez chwilę naprawdę myślałem, że to jest flara ikony, ale to jest inform. Dlatego też zostałem zmylony i to jest bramkarz. To jest zawodnik, który... Powiem tak, gdyby ten bramkarz ustawiony był jako napastnik, tak po prostu dla jaj, bo mogłoby to jej zrobić, bo to jest właśnie ten bramkarz, który uratował Benevento pierwsze punkty w tym sezonie w starciu z Milanem, to jeszcze bym się w miarę ucieszył, ale jako, że to jest po prostu średni bramkarz z Calcio, no to tak średnio jestem zadowolony. Mam nadzieję, że będzie coś jeszcze w tej paczce, co sprawi, że będzie troszkę lepiej. No jest Bonaventura, jest Toprak, jest Nzonzi, jest Nani, no jest sporo kart 83, ale poza tym... No to po prostu nie była dobra paczka. Nie będę szukał pozytywów, staram się być pozytywnym kozą, ale jak płacę 2,5 tysiąca końców za paczkę, no to chciałbym coś odrobinę lepszego. Jest flara, chyba informa, tak jest. Po raz kolejny będzie to inform. Jest to Niemiec, jest to napastnik. Nie miałem pojęcia, kto to może być. Jest to Serge Gnabry. To jest zawodnik z naprawdę bardzo ciekawą kartą, ale 125 tysięcy za paczkę, przypominam. Zobaczmy, czy coś kryje się tu jeszcze ciekawego. Jest Laurent Kościelny, jest Olivier Giroud. No co prawda Giroud nic nie kosztuje. Kościelne to zawsze są jakieś końce. Tak samo Mehdi Benatia. Ich oczywiście wezmę sobie chyba nawet na listę transferową od razu, bo raczej nie będę z nich korzystał. No i jest ten Serge Gnabry. Zobaczmy, ile kosztuje niemiecki zawodnik. No tak, ale przy tych wszystkich paczkach to, że on kosztuje 40 tysięcy, to i tak jest nieźle. No czuję stres, naprawdę czuję stres, bo liczyłem, że trafimy tutaj coś mega. Znaczy oczywiście cały czas jest na to szansa. Ale zobaczymy, jest jedna karta Team of the Group Stage. To mi się podoba, ta flara jest przepiękna. Ale kto to będzie? Hiszpan? Środkowy pomocnik ofensywny? No przynajmniej Team of the Group Stage. Oczywiście w środku, tu także możesz się coś znaleźć. Ogólnie animacja fantastyczna i to mnie cieszy. I te animacje są naprawdę super. W środku jest jeszcze Glik. Mamy także Idrissa Gueye'a, jest Mahrez. No jest parę kart, których do SBC z ikoną będę potrzebował. Ale poza tym, no znowuż, czy to jest paczka, na którą czekamy? Tak więc czas przejść do paczki ostatniej. Mam świadomość, że cały ten materiał kosztuje mnie ponad 400 zł i no, dużo rzeczy można kupić za 400 zł, a do tej pory nie dostaliśmy nic naprawdę ciekawego, dlatego zrobimy tak, no otworzę tą paczkę z zamkniętymi oczami, może to przyniesie mi szczęście, dlatego klikam, ta paczka zaraz się będzie otwierała. Tak jest, już wszystko jest zrobione, ja mam zamknięte oczy, proszę, żeby tu było coś dobrego, proszę, wy wiecie co to jest, ja nie mam zielonego pojęcia. Błagam, że jeżeli otworzę oczy, żeby tu było coś mega, proszę. Otwieram. Otworzyłem trochę za wcześnie. Marek Hamsik. No jest walkout. Jest zawodnik świetny. No tylko sami rozumiecie. Ale oczywiście w środku jeszcze coś może się kryć. Dlatego proszę, żebym zobaczył coś mega. No i mega jest Kalidou Koulibaly jako zawodnik, ale nie jest to...
jakaś znakomita karta, może z tyłu jeszcze w duplikatach coś się kryje. Jest Kamil Glik, jest Olivier Giroud, więc już nic lepszego nie będzie. No, tak średnio bym powiedział, jeśli chodzi o moje odczucia, no przynajmniej na pewno po tej ostatniej paczce. Okej, otwórzmy sobie jeszcze na sam koniec może jedną albo dwie paczki za końsy. Wiem, że w ten sposób nie powinno się ryzykować, ale już, niech będzie. Ależ teraz biednie wyglądała ta paczka w porównaniu z tymi za 125k, no, gdzie flary są niemalże gwarantowane. Nie wyobrażam sobie, żeby tam nie dostać flary, to już by było naprawdę słabe. Jeszcze to konfetti tak spada powoli na tego Gonalą. On ma minę, która podsumowuje mój nastrój w tym momencie. Okej, jest flara, jest inform. Tylko czy to będzie fajny inform? Portugalia, bramkarz, czyli to... Oj, myślałem, że to będzie Rui Patricio, to jest Beto. Ale kolejny inform, nie jest źle, to nam zwraca paczkę, więc możemy otworzyć jeszcze jedną, no bo quicksell tego informa wystarczy w zasadzie, żeby nam tutaj zrefundować cały koszt tej paczuszki. Dobra, tak więc to już na pewno będzie nasza paczka ostatnia, ponieważ bez sensu będzie wydawanie końców na te paczki, za niedługo będziemy mieli kolejne okazje do tego, żeby otwierać naprawdę dużo paczek, ale skończymy banerami. Więc co mi się podoba, to nie będzie Cristiano Ronaldo, to wiemy, ponieważ ten występuje w wersji Team of the Group Stage, ale jest to Carvalho, więc zawodnik oceniony na 83, tak jak mówię, DSBC z ikonami chociażby się przyda, no i zawsze miło na sam koniec zobaczyć te flagi. Ogólnie jest to naprawdę niezła paczka. Carvalho, Perez, Rui Diaz, tak to się chyba czyta, no tak, tak solidna. Tak więc słuchajcie, tym całkiem pozytywnym akcentem, jak na paczkę za 15 tysięcy, zakończymy dzisiejsze otwieranie. Udało nam się trafić karty Team of the Group Stage, udało nam się trafić parę informów. Nie było to otwieranie najgorsze, ale na pewno brakowało mu do tego, żeby przebić moje najlepsze trafienia. Mam nadzieję, że za to wy przebijecie dużo łapek w górę. Nie daję żadnego progu, ale jeśli ten odcinek sprawił wam przyjemność, to czemu by nie kliknąć tej łapki? Czemu by nie zasubskrybować mojego kanału? Jak mówiłem na początku, naprawdę będzie między nami okej. Ja za to się nie obrażę. No i co? To by było na tyle. To był Koza, kanał Koza Sport. Na razie. Piona!